Siemano, witam wszystkich. Kolejny tydzień masy za nami. 122,3 kg, także 800 gramów w górę. Nie spieszymy się już z dodawaniem wagi, więc z narzucaniem tej wagi, żeby szybciej, więc bez zmian w kaloriach. Jak przebiegał ten tydzień? Myślę ciągle, jak tu troszkę lepiej, szybciej uporać się z tym rotatorem. Jest już lepiej, ale postanowiłem skontaktować się z jeszcze jednym fizjoterapeutą i zaczerpnąć troszkę wiedzy z innego źródła. No bo czemu nie? Porozmawiałem z Mattem z Anglii. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj wrzucę jego Instagram. I on rozpisał mi parę ćwiczeń, które mam wrzucać przed treningiem góry, bądź w dzień wolny. Także zanim przejdziemy do treningu, na voiceover opowiem Wam, które ćwiczenie jest na co i dlaczego, a potem opowiem Wam także trening. No i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Także vlog masa, część 12, zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem, od którego zacząłem pracę nad rotacjami, jest odwodzenie. Jak możecie zauważyć, na początku bark staram się ściągnąć w dół i odwodzić samym rotatorem. Gdy zauważam, że za bardzo pracuję łokciem, bądź gdy łokieć ucieka od tułowia, wracam do pozycji wyjściowej. W drugiej części tego ćwiczenia unoszę rękę do góry, ale starając się nadal prowadzić łokieć jak najbliżej tułowia. Gdy zauważam, że łokieć ucieka za bardzo od tułowia, wracam do pozycji wyjściowej i powtarzam. Ruchy powinny być kontrolowane, nie powinniśmy szarpać. To nie jest moment, w którym mamy zaliczyć jakikolwiek upadek. To jest początek treningu, czyli skupiamy się na rozgrzaniu mięśnia. Kolejny ruch polega na rozgrzaniu rotacji zewnętrznej. Staramy się tutaj nogę trzymać w kącie 90 stopni i biodro razem z ręką na mniej więcej tym samym poziomie. Wyciągając rękę minimalnie do góry, staramy się rotować handlem bądź ketlem, co jest dla nas wygodne. Kolejne ćwiczenie ma za zadanie przygotowanie nas do wszelkiego rodzaju unoszeń i przenoszeń. Leżąc na ziemi, trzymając obciążenie w dłoniach, opierając stopy o ścianę bądź o steper, biorąc głęboki wdech klatką piersiową, opuszczamy ciężar do momentu dyskomfortu. Wydychając powietrze, staramy się utrzymać ciężar w pozycji. Gdy bierzemy kolejny wdech, nasz organizm automatycznie powie nam, jak daleko możemy zejść ponownie. Nie robimy żadnych gwałtownych ruchów. Trening pull rozpoczęliśmy od przywodzenia. Jest to dodatkowe ćwiczenie, które wykonuję właśnie tego dnia. Co warto pamiętać, podczas przywodzenia nie łączmy nóg, tracimy wtedy napięcie.
ściąganie jednorącz, ćwiczenie, które może być czasami problematyczne dla osób dość wysokich. Jak poradzić sobie w takim przypadku? Dostawmy ławkę z tyłu, co pozwoli nam na pełniejsze rozciągnięcie. Wiosłowanie na maszynie Hammer jednorącz, co tutaj staram się robić, to ściąganie barku w dół i praca jak najbliżej tułowia na pełnym zakresie w rozciągnięciu. Wiosłowanie oburącz chwytem neutralnym na maszynie Hammer. Ściągamy barki w dół, trzymamy łokcie jak najbliżej tułowia. Staramy się rozciągnąć łopatki jak najbardziej. Bardzo ważne jest tutaj ustawienie siedziska, gdyż siedząc za nisko będziemy aktywować czworoboczny. Przeciąganie jednorącz wykonujemy wyciągając łopatkę do przodu, bez nadmiernego ruchu tułowiem. Moje ulubione ćwiczenie, jeżeli chodzi o tył barku, przyciąganie. Staramy się ruch wykonywać obszernie. Jest tutaj dość krótki zakres ruchu. I na sam koniec treningu wpadł jeszcze biceps. Uginanie młotkowe, tutaj wyszły trzy serie. Pierwsza seria w zakresie 12-15, druga w 12-15 i na koniec muscle run w zakresie 6x4. Jeżeli taka wersja treningu z opisem podobała Wam się, to zostawcie komentarz, dajcie znać. Zostawcie oczywiście suba, łapkę w górę i dzięki bardzo, do usłyszenia niebawem.